chcielibyśmy, żeby to była sztuka o miłości, o śmierci, o zdradzie, o zemście. Chcemy pokazać też ludzi w drodze. Ludzie, którzy się zmieniają, którym wydaje się, że są inni niż są naprawdę. Frank jest cudotwórcą, uzdrowicielem, w jakimś sensie magiem też. A więc jeśli magiem, no to zaraz myślimy sobie, a no to jakiś jest artysta, no mag. I ma dar od Boga, no. W każdym razie nie możemy podejrzewać, że jest tylko hochsztaplerem, to znaczy, że on jest iluzjonistą. Często się ze sobą nie zgadzają, kłócą się, ale też się bardzo kochają. Przynajmniej mogę mówić o Grace, która żywi do Franka miłość taką graniczącą z uwielbieniem. Nie, ona jest partnerem dla Franka, partnerem w jego drodze. Towarzyszy mu, ale jest bardzo silna w tym. Tak samo jak Teddy, trzeci bohater. Samotny człowiek bez rodziny. Złośliwie można powiedzieć, że bez zawodu. No to agent, człowiek show biznesu, który opiekuje się, sprzedaje, handluje szeroko pojętą kulturą ludyczną, tkwiący, no można powiedzieć, w klasycznym trójkącie ludzi, którzy są związani jednak między sobą uczuciowością i z nim towarzyszy, poświęca życie. Ja w jakimś sensie, bym powiedział, tego Franka gdzieś mam. To znaczy, on jest we mnie, ja taki, no, bo ja po prostu gdzieś odczuwam to w sobie i myślę, że nawet nie chcę, bym powiedział, dopuszczać jakby takiej analizy intelektualnej tego, bo się boję, że jak ja zacznę go tak analizować strasznie i swoje z nim związki, relacje, to on się może się wypnie na mnie i on gdzieś ze mnie zniknie, pomacha do mnie ręką i tyle będę go widział. Każdy z świadków zdarzenia ma inną wersję i dopiero utkane te wszystkie wersje dają nam widzom jakiś obraz.